Odstaw. Na ramię broń. Święto odważnych. Tych odważnych, którzy niegdyś powstali śmiało, by wznieść tamę powodzi, wskrzesili bunt przeciwko obcemu uściskowi, odrzuciwszy żądania służalczości i sięgnęli za broń, by podjąć walkę o wolność. A więc oddajemy cześć odważnym, którzy przemogli własne lęki, podczas gdy setki innych szeptali im do ucha, że nie odważcie się, że nie warto, to nie ma sensu, czy zrozum, że nam tego nie wolno. Cześć odważnym, którzy mając dość tego, że są uważani za obywateli drugiej kategorii, wystąpili, by reprezentować interesy narodu, interesy Węgrów i Polaków, nawet za ostatnią pięć ojczystej ziemi, gdyż nie wątpili w tym, że ich narody mają prawo do samodzielności, do reprezentowania własnych interesów, do pielęgnowania własnych tradycji i kultury, do zachowania tożsamości. Cześć odważnym, którzy złamali narzucone tabu i dawali siłę i otuchę tym, których sparaliżował lęk i bojaźń, bohaterowie naszych rewolucji i walk wolnościowych, bowiem doskonale zdawali sprawę z tego, że wieczna retirada odbiera resztki odwagi w narodzie na zawsze, że nie wolno do tego dopuścić. Odważnego poznaje się po czynach. Przystępuje do czynu nawet wtedy, gdy inni ani myślą o nim. Jest aktywny wtedy też, gdy inni skłaniają go do siedzenia cicho. Jest aktywny i wtedy, gdy wie, że naprawdę nie ma już czasu do stracenia. Przystępuje więc do czynu, bo czuje, że dana chwila tego wymaga. Odważny przystępuje do czynu także wtedy, gdy wie, jego czyn będzie się spotkał tylko krytyką i niezrozumieniem. Nie zaniecha czynu, gdy wie, że akurat waży się los narodu. I nie odstrasza go świadomość, że za wolność trzeba będzie zapłacić nawet najwyższą cenę. Oddać życie, by inni mogli żyć. Odważni wiedzą, że tchórze nie mają ojczyzny. Cześć odważnym, którzy kierowali się miłością do ojczyzny i wolności i byli gotowi o nie walczyć tak na ziemi ojczystej, jak i wszędzie tam, gdzie o te same wartości podniosły się narody. Cześć odważnym, którzy walczyli i walczą i dziś o naszą i waszą wolność. Dziękuję bardzo.